Helczest w następnym roku domowym, bardzo wakacyjnym. Nie będziesz przygotowała sposobem na ostatnie upały. Mamy ostatnio. Możemy się ożywić tym sposobem, bo będziemy dzisiaj robić ten sposób. Może wam pokażę. I będzie to bardzo nietypowy napój. Napiszcie w komentarzach, czy lubicie kawę. I na tym sposobem jestem tu, ponieważ dzisiaj mija, że jestem tutaj 4 lata na tym YouTubie. Więc bardzo wam dziękuję, że się zwiększamy tutaj społeczność. Przez te 4 lata się zwiększyła społeczność i bardzo fajnie, że się tutaj zwiększamy. I niech tak dalej będzie, żebyśmy tutaj zwiększali. Więc wam bardzo dziękuję za te 4 lata na tym kanale, na tym YouTubie. I będziemy dalej ten kanał tworzyć. Jeszcze dalej, jeszcze więcej. I mam nadzieję, że jeszcze dużo osób wejdzie na kanał i się zwiększymy w tym kanale. Dobra. Przechodząc do naszego orzeźwienia, będziemy robić mrożoną kawę, na której potrzebujecie kawy rozpuszczalnej. Ja mam Moreno Crema, zimne wody. Żeby to może być ta szklanka wody zimnej. Oczywiście potrzebujecie jakieś miarki. Tego naczynia, w którym będziemy robić tą kawę. Łyżeczki. Szklanki, które będziemy mieć tą kawę mrożoną. Oprócz kostek lodu. Musimy użyć owoce mrożone. Ja mam tu zamrożone truskawki. Więc też no, te kawy idealnie. I oczywiście trzeba blendera. Mam na kursach. Pokażę. O. To co będziemy robić? Dobra. Mierzymy naszą miarkę. Tak. Okej. Widzieli. To ja to robię. Teraz tak, bierzemy kawę i łyżeczkę. Lepiej to robić dużą muszką niż taką małą. Jedna łyżka. Druga łyżka. Takie dwie łyżeczki. Takie dwie małe łyżeczki. Chodziło o takie małe dwie łyżeczki. Tam się uda. To ja mam taką. O.
przed panem kawę. Teraz trzeba zalać wodą do 500 ml. Mamy na razie deskę. Wygląda to jak kawa. Do uzyskania kawy pachnie kawą. Kawą pachnie. Teraz ja bym tutaj dała jeszcze trochę wody, więc mam wodę, słuchajcie, i dojdziemy do 500. Jeszcze troszeczkę i pięknie patrzę na to. Mamy 500 zalanej kawy i będziemy to blendować, aż powstanie piana. Przechodzimy do strefy blendowania. Tutaj tak, o. I będziemy przelejemy teraz tą kawę tutaj. I będziemy blendować. Tym czymś. I blendujemy do powstania piany. Taka pianka chciała nam powstać. I teraz idziemy przelewać tą kawę do naszej szklanki. Idziemy tu do strefy przelewania. Ale ta strefa, jak jest takie... To jest taka strefa, co mamy. I mamy tutaj szklaneczkę. Przelewamy do szklaneczki. Zobaczę nam kawę zostało. I tak wygląda nasza kawa. Ale to nie wszystko. Bo widzimy nasze owocki mrożone, czyli te truskawki. Owoce można dodać nawet kostki lodu.
nie tylko owoce. I możemy tą kawę trochę zamieszać. Dobra, to smaku przepyszna. Na zdrowie. Super, to jest super propozycja na takie orzeźwienie upałem. Wiesz, naprawdę to orzeźwia. Także smaku naprawdę orzeźwia. Super, super po prostu na twój. Także super. I to jest, tak się prezentuje nasza kawa mrożona. Tak ona wygląda. No, także jeśli ten film, jeśli ta propozycja kawy mrożonej się podobała i chcielibyście spróbować taki kawy, to piszcie i będziecie sobie tej kawy, to piszcie w komentarzu, zostawcie łapki do góry, subskrypcję i możecie mnie zaobserwować na Instagramie oraz TikToku. No i to tyle ode mnie na dzisiaj. Także co? Widzimy się za tydzień. Cześć!